Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku, moi kochani, nowa kolekcja, jaka pojawiła się u nas na polskim rynku w Empiku, a mianowicie SCORE 2022-2023. Gwoli tutaj wyjaśnienia. Do tej pory nie było takich kolekcji ekskluzywnych, kolekcji premium u nas dostępnych w sklepach stacjonarnych. Ostatnio było to w 2014 roku, kiedy można było kupić saszetki premium i teraz po tylu latach po raz pierwszy możemy sobie iść do sklepu i po prostu wybrać saszetki właśnie ekskluzywne, bo ta kolekcja skor to jest właśnie kolekcja premium. Na dużym kanale otwierałem Fetpeki 4 sztuki i tutaj z takich najlepszych kart, moi kochani, udało się trafić dwa limity do 60, Angel Di Maria i Quadrado. Ja z Milanu tutaj sobie trafiłem też kilka fajnych kart z Team, Tonali, bazóweczki Leao, Brahim Diaz Tonali i Teo Hernandez. Dużo różnych innych takich insertów. Karty takie świecące, laser i z bazówek też Padły, moi kochani, fajne trzy, czyli Robert Lewandowski Messi i Cristiano Ronaldo, więc te pierwsze unboxingi tych FedPeków naprawdę fajne karty powpadały. No i zobaczymy, jak będzie w luźnych saszetkach. Cena za taką saszetkę to 20 zł. No jak macie premium w Mpiku, no to parę złotych taniej wychodzi. Także dzisiaj na odcinku 14 saszetek. Wyciągniętych z retail boxa, i miejmy nadzieję, że tutaj też coś padnie konkretnego. Jakiś limicik jest możliwość trafienia autografów, więc zobaczymy, co nam tutaj fajnego wpadnie. I pierwsza karta to bazówka Aera z Norwegii. Następnie mamy naszego rodaka Wojciech Szczęsny w koszulce Juventusu, więc już jest fajny traf. Następnie mamy. Klausa z Marsylii. I to jest karta Ruki. Manuel Locatelli z Juventusu. Kiedyś grał w Milanie. Wychowanek Milanu. Manuel Neuer Niemcy. John Stone z Anglia. I pięknie z Milanu mam kolejną kartę. Fakio Mori. Następnie Antoine Griezmann z Atletico. Ronald Araujo Barcelona. I... Kartą specjalną jest tutaj Jeremy Pino z Hiszpanii. Okej, okay, pierwsza saszetka. Trzy karty takie fajne, które mnie tutaj zadowoliły. To są te trzy. Dalej, lecimy z drugą saszetką, i mamy karty Ruki Gerson z Marsylii. Następnie Quadrado Juventus, Rashford Manchester United, Darwin Nunes Liverpool, Unai y Simón Hiszpania. I mamy ponownie Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski w koszulce Barcelony, Morata Atletico, Sołczek Czechy, Lisandro Martinez Argentyna i team Niklas Füllkrug z Niemiec. Kolejna saszetka. Kazimiro Manchester United. Martin Odegaard Norwegia. Pięknie Erling Haaland Manchester City. Kolejny tutaj zawodnik, gdzie karta jest na pewno dużo więcej warta od pozostałych. Nuno Mendesz, Portugalia. Ricardo Pepi, Stany Zjednoczone. Jude Bellingham, Anglia. Jego tutaj też można zaliczyć do takich kart droższych. Pięknie z Milanu Pierre Calulu. Inter Denzel Dumfries. Oblak z Atletico. I score team Cristiano Ronaldo. Ale się trafiło. Fajna saszetka. Moje kochani, mega saszetka. Wpadły cztery karty Haaland, Bellingham, Ronaldo i Kalulu z Milanu. Więc ta saszetka była jak na razie najlepsza z tych wszystkich. Następnie Karim Benzema Real Madrid, Guendouzi Marsylia. Otamendi Argentyna. Walker Manchester City. Mark andré ter Stegen Barcelona. Pięknie. Messi też upadł po raz drugi. Antoine Griezmann, Francja. Jorginho, Chelsea. Kai Havertz, Niemcy. I mamy tutaj Konora Gallaghera z Chelsea. No jak na razie nie było żadnego limitu, ale może to się zmieni. Coś tam ciemnego widzę, więc zobaczymy. Angel Di Maria Juventus. Courtois Real Madrid. Bernardo Silva Portugalia. In Bom Kwang Korea. Riyad Mahrez Manchester City. Paulo Dybala Argentyna. Nkunku Francja. Kulibali, Chelsea, kapitan Gindogan z Manchesteru City. I kto tutaj jest? Score Intergalactic. Nicolo Barela z Interu. I myślę, że ta karta to jest jedna z takich rzadszych, jakiś taki hit, myślę. Zaraz sobie tutaj zobaczymy, jak to wpada. Intergalactic. Karty Intergalactic, co ile wpadają? Gdzie mamy Intergalactic? Tutaj mamy Intergalactic. No, myślę, że to jest jedna z tych rzadszych kart, z rzadszych insertów. Dajcie znać osoby, które się tutaj na tym bardziej znają, zbierają tą kolekcję i Wiedzą odnośnie wartości tych niektórych insertów. Ale myślę, że to jest konkretny traf. Lecimy dalej. Mateusz Nunes, Portugalia. Karta Ruki. Następnie Adrian Rabiot, Juventus. Tyrell, Malasia, Manchester United. Ruki karta. Kolejna Ruki, Fabio Carvalho z Liverpoolu. Alessandro Bastoni, Inter, Witzel, Atletico, Lucas Hernandez, Francja, Raheem Sterling, Chelsea, Pedri, Barcelona i mamy tutaj karty ruki Alejandro Garnacho hot Ruki. Jesteśmy w tym momencie w połowie. I mamy tutaj Antonio Rudiger Real. Julian Alvarez Manchester City, też karta ruki. Tyler Adams Stany Zjednoczone. Virgil van Dijk Liverpool. Z Milanu Theo Hernandez, pięknie. Lautaro Martinez Inter. Koke, Atletico Madrid, Saliba, Francja, Ruki, Dawid Zima, również Ruki z Czech i team Leonardo Bonucci z Juventusu. Yunus Musach, Stany Zjednoczone. Erling, Haaland, Norwegia czyli mamy kolejną tutaj kartę z Haalandem Pedri Hiszpania, tutaj mieliśmy go w koszulce Barcelony, a tutaj Hiszpania Kamavinga Real Marcos Llorente Atletico Jusufa Mukoko Niemcy Jan Kuchta, Ruki karta Czechy Gonzalo Montiel Argentyna Gavi, Barcelona i Score Team Romelu Lukaku. Czyli mamy tutaj kilka kart Score Team, a nam zostało 6 saszetek do otworzenia jeszcze. O i mamy tutaj kartę z Edwardem Mendy. Chyba ta karta Laser Chelsea i z Milanu jest też Mike Menią. pięknie bohater meczu ligi mistrzów z Napoli obronił jedenastkę ogólnie myślę że jest to jeden z trzech najlepszych obecnie golkiperów na świecie. I co dalej? Bruno Fernandes, Portugalia. Hwang, Korea. Bruno Fernandes, Manchester United. Leo Ostigard, Norwegia. Ruki carta. Ederson, Manchester City. Chelsea, Cucurella. Schlotterbeck, Niemcy. I Jordan Pickford, Anglia. Pięć szetek. I znowu mamy tutaj kartę Laser Joshua Kimiś, z Niemiec. Pau Torres Hiszpania. Eder Militao Real. Carlos Soler Hiszpania. João Cancelo Portugalia. Min Jae Kim, Korea. Ruki karta. Ezekiel Palacios, Argentyna. Francesc Barcelona. Emiliano Martinez, Argentyna i Nicolo Barella, Inter. Kolejna karta Laser Manchester City Ederson. dalej Rafael Varane Manchester United Diogo Jota Liverpool Jeremy Pino Hiszpania Luka Modric, Real Nuno Tavares Marsylia Kylian Mbappé Francja no właśnie jego brakowało tutaj jeszcze z tych takich najlepszych zawodników ostatnich lat Marcos Akunia, Argentyna Dembele Barcelona i Nicolas Gonzalez, Argentyna. Trzy saszetki do końca. Kevin de Bruyne, Manchester City, João Palinha, Portugalia, Wu Jong-jong, Korea, Inder. Marsylia DGA Manchester United Julian Alvarez Ruki karta Argentyna Robin Gosens Inter Janik Karasko Atletico Raheem Sterling Anglia i Mateo Guendouzi Marsylia Breakthrough Adrian Rabiot Juventus. I mamy tutaj tą kartę Laser. Do tego Allison Liverpool. Jadon Sancho Manchester United. Szansel Mbemba Marsylia, Ruki. Calvin Phillips Manchester City. Wiem, że ostatnio mówiliście, jak mam wymieniać tego zawodnika ja zawsze mówiłem Czaumeni a ma być człameni. także mam nadzieję, że teraz dobrze wymówiłem Real Madryt Kimiś Niemcy i z Milano mamy Ante Rybicza Angel Di Maria Argentyna i Marcelo Brozowicz Inter no i została nam ostatnia saszetka I tu już jest kolor, moi kochani. Nie chcę Wam zdradzać jeszcze, ale jakiś konkretny chyba, jakaś konkretna numeracja. Christian Pulisic, Stany Zjednoczone, Harvey Elliott, Liverpool, Danilo Juventus, Toni Cross, Real, Muza Diabi, Francja, Rhys James, Chelsea, Niklas Züle, Niemcy. Rodrigo de Paul, Argentyna. Karim Benzema, Francja. I moi Virgil van Dijk do 10. Ale, mega traf. 9 na 10. No, pięknie. Czyli to będzie chyba gold. Bo tak to też wygląda kolorystycznie. Na 10 trafiła się karta Virgil van Dijk z Liverpoolu. I tu jeszcze Karim Benzema. Francja, więc no jestem mój Kamil zadowolony z tego unboxingu z tych 14 saszetek bardzo fajne karty tutaj wpadły. Intergalactic. Kilka kart Laser z Milanu też mamy tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kart, pięciu zawodników dodatkowo wpadł Mbappé, Erling Haaland. Tutaj drugi raz Haaland. Messi, Ronaldo, lewy gdzieś tutaj, był tutaj, więc no naprawdę konkretne karty powpadały w tych 14 saszetkach. Dajcie znać, co wy myślicie o tym. Jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek? Serdecznie Was również zapraszam na e, mojego TikToka. W opisie będzie nazwa, więc zaglądnijcie również tam. Są już odcinki. Oczywiście są one krótkie, bo na tym portalu do minutki. Można wrzucać oczywiście dłuższe też, ale największy sens mają krótkie, właśnie odcinki, dlatego tam otwieram pojedyncze produkty. Będzie też odcinek z jedną saszetką Score, więc zobaczymy, co jeszcze w niej wpadnie. Ok, moi kochani, także z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.